Moi drodzy, rozważamy list do Filipian. Kolejny list z listów tak zwanych więziennych, e, chrystologicznych, dlatego że te listy tak nazwane są, dlatego że po pierwsze pisane są z więzienia i z treści tych, tych listów i tego listu do Filipian wyraźnie dowiadujemy się, że apostoł Paweł jest w więzach. Nie może swobodnie się poruszać. Ma nadzieję na szybkie zwolnienie z tego więzienia, w którym się znalazł. E, Chrystologiczne, dlatego że te wszystkie listy cztery: list do Efezjan, do Kolosan, Filipian, Filemona, jak, koncentrują się na osobie Jezusa, Chrystusa w szczególny sposób, a więc dlatego tak są nazywane. E, apostoł Paweł. Pisząc ten list, jest to jego ostatni list, prawdopodobnie pisany w tym więzieniu w Rzymie. List bardzo radosny, list bardzo ciepły, list, który pokazuje nam, jak, jak bliskie relacje wiążą go z tymi, do których on pisze. Zobaczmy pierwszy rozdział, wiersz ósmy, albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich serdeczną miłością Jezusa Chrystusa. A więc to nie jest tylko list przywódcy do, do zboru, do ludzi. On chce ich o czymś pouczyć, ale, ale z tym zborem wiążą go serdeczne, głębokie relacje, głęboka społeczność. Z tego listu dowiadujemy się, że to był chyba jedyny zbór, który postanowił zatroszczyć się o apostoła Pawła, który był w więzieniu. I zatroszczyć się w taki bardzo wymierny sposób, bo w czwartym rozdziale. W tym ostatnim rozdziale apostoł Paweł pisze o darze, który oni zebrali i wysłali przez swojego brata Epafrodyta, który odnalazł Pawła w więzieniu i ten dar mu przekazał środki finansowe, aby Paweł miał, no, mógł, mógł mieć na życie i w ogóle troszeczkę zadbać o sobie. I on jest tym niesamowicie poruszony i dotknięty. A więc to nie jest jakaś taka powierzchowna. Relacja, powierzchowna społeczność, ich y łączą bardzo głębokie i duchowe, ale też takie emocjonalne, emocjonalne więzi. Chociaż Paweł jest w więzieniu, y to bardzo dużo mówi o radości. Y I jest to, jak powiedziałem, radosny y list, ale też Paweł mówi o radości, którą. Ma w wyniku społeczności z nimi, o radości, którą, yy, która daje Mu służba dla Chrystusa. Yy, a więc yy, to słowo radość pojawia się około dziesięć razy w tym liście, kiedy on wyraża tą radość. Drugim takim słowem, które wspominaliśmy ostatnio, to jest słowo Ewangelia. Apostoł Paweł yy, mówi o społeczności, jaką ma razem z nimi w Ewangelii. On jest, aby bronić i umacniać tę Ewangelię, rozkrzewiać i tak dalej, i tak dalej. Dwa takie kluczowe, kluczowe słowa. Powiedzieliśmy, że pomimo tego, że list ten podzielony jest na cztery części, to każda z tych części, tak akurat dobrze zostało to podzielone na rozdziały, mówi o pewnym bardzo ważnym aspekcie w stosunku nas i Chrystusa, Pawła i Chrystusa, i też. Ciebie i mnie i Chrystusa. I, I ten pierwszy rozdział koncentruje się na tym, że Chrystus jest Twoim i moim życiem. Drugi rozdział koncentruje się, że Chrystus jest Twoim i moim wzorem wzorem kogoś, kto służy. I Chrystus jest tutaj wspaniałym, niedoścignionym, praktycznie wzorem służby. Trzeci rozdział mówi o tym, że On jest naszym celem, a czwarty rozdział że On jest naszym zaopatrzeniem, i mu, zwraca uwagę na to, czwarty rozdział, wiersz pierwszy, abyśmy trwali, trwali w tym, który jest tym zaopatrzeniem dla każdego z nas. Kluczowym słowem tego listu jest pierwszy rozdział, wiersz 21. Nie wiem, czy pamiętacie, co tam jest napisane. Słowa, które. I, I warto, myślę, parę wierszy, parę wersetów nauczyć się na pamięć. Yy, I ten pierwszy rozdział, wiersz 21 mówi: Albowiem dla mnie, pomóżcie mi, życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A więc yy, to jest takie kluczowe, kluczowe słowo, wokół którego i yy, jakby. Cały ten, ten list jest kontynuowany. Jak powiedziałem, warto, warto znać na pamięć niektóre, czy nauczyć się na pamięć niektórych wierszy z tego, z tego listu. Apostoł Paweł w tym liście stawia siebie za wzór do naśladowania. Trzeci rozdział, wiersz 17, czwarty rozdział, wiersz 9 gdzie Paweł mówi: Bądźcie naśladowcami, moimi bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł jakby produkował, sprawiał, że poprzez swoje usługiwanie, poprzez swoje zwiastowanie jak yy, sprawiał, że rodzili się, powstawali nowi liderzy według wzoru, który on, którym on sam był. On nie mówił tak, wiecie, naśladujmy Chrystusa, ale nie patrzcie za bardzo na mnie, no bo moje życie nie za bardzo wygląda tak, jak powinno wyglądać. Nie? On był świadom, że jeżeli chciał kogoś przekonać do Chrystusa, to też... Był naśladowcą Chrystusa i mówi: Jeżeli chcecie widzieć Chrystusa, patrzcie na mnie i naśladujcie, naśladujcie ten wzór, jaki, jaki, we mnie, jaki we mnie macie. I w dziewiątym wierszu czwartego rozdziału mówi: Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i widzieliście u mnie. Yy, powiedziałem także tydzień temu, że apostoł Paweł, mówiąc wielokrotnie, bo w wielu miejscach, w wielu listach, yy, Mówi o sobie jako o wzorze typie. Mówi: chcecie widzieć Chrystusa, chcecie naśladować Chrystusa, to popatrzcie na mnie. I, ale to nie jest tylko wezwanie do Niego. I też jak mówiłem yy, ostatnio, to nie jest tylko wezwanie do liderów, do przywódców. Tak jak pisze w liście do Tymoteusza, żeby był wzorem, prawda? żeby stawiał siebie za wzór do naśladowania. Ale to wezwanie także w liście do Tesaloniczan on kieruje do wszystkich wierzących. Pierwszy Tesaloniczan pierwszy rozdział wiesz szósty, siódmy czy też drugi od 9 do 12 Paweł mówi: "Wy jako ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, starajcie się być wzorem Chrystusa, przykładem takim, aby inni patrząc na wasze życie mogli widzieć Jezusa Chrystusa". Stąd Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że każdy z nas jest taką piątą Ewangelią Jezusa Chrystusa. Mamy cztery zapisane, prawda, mówiące o Chrystusie, a Twoje i moje życie jest tą piątą Ewangelią, albo nie jest. Albo rzeczywiście jest taką, stajemy się taką zachętą i, i takim zaciekawieniem dla innych ludzi. Prawda? Dlaczego ten człowiek tak żyje? Skąd jest w nim tyle radości, skąd jest w nim tyle pokoju pośród całego tego zamieszania? I moi drodzy, myślę, że tak to powinno być, im więcej będzie zamieszania i niepokoju w tym świecie, tym więcej pokoju, tym więcej pokoju, tym więcej nadziei, tym więcej radości powinno być w sercach Bożego Ludu. Czy możecie powiedzieć Amen? Tym bardziej, bo chyba że stajemy się podobni, czy żyjemy tym, czym żyje ten świat, ale jednak to, że życiem dla mnie jest Chrystus, to oddzielenie, jakie jest w Jezusie Chrystusie, powinno być tak wyraźne, że ludzie to powinni w nas dostrzegać i widzieć powiedzieć, skąd u ciebie jest ten pokój. Skąd u Ciebie jest radość? Dlaczego Ty jesteś takim optymistą, pomimo tego wszystkiego, co, co, się, co się dzieje? A więc Paweł mówi: Bądźcie wzorem, tak jak ja jestem wzorem, bądźcie wszyscy wierzący, niech będą wzorem. Powiedziałem, i ten list mówi, że Paweł, apostoł Paweł jest zakochany w Chrystusie. Cały ten list wyraża Jego ogromną Pasję dla Chrystusa. No bo tylko człowiek, który jest pełen pasji wobec Chrystusa, może powiedzieć, dla mnie życiem jest Chrystus. A śmierć nic mi jakby nie umniejszy, nie zabierze więcej. Śmierć pozwoli mi jeszcze bardziej, jeszcze bardziej uczestniczyć w tym życiu, którym jest Jezus Chrystus. Jakkolwiek nie spojrzysz na życie Chrześcijanina, to możesz zobaczyć, że on jest zwycięzcą, jest błogosławiony, czy żyje, czy umiera. On, ma, on jest błogosławiony przez, przez Pana. Apostoł Paweł kieruje ten list, jak czytaliśmy na początku, kieruje go do świętych, kieruje go do biskupów, do diakonów. A więc zbór, który ma, liczy sobie 10 lat życia, jest zborem licznym, jest zborem, w którym jest dużo nawróconych Greków, są Żydzi nawróceni, są, myślę, weterani wojskowi, jeśli chodzi o armię rzymską. Myślę, że on gromadzi tego, tego rodzaju ludzi. Apostoł Paweł. Pisze, pisze ten, ten list do, do tego zboru. Wymienia nie tylko świętych, ale wymienia tych biskupów, przywódców, i o tym też mówiłem ostatnio, że już sama terminologia, samo nazewnictwo: biskup, prezbiter, hegemon, proistamenus, czyli przełożony, oznacza kogoś, kto ma przewodzić, kto stoi na czele, kto nie może, że tak powiem, chować się za plecami innych, jest ustanowiony przez Pana i on powinien stać, jasno, wyraźnie y, prowadzić, y, chronić, <laughs> ochraniać i karmić ciało Pańskie tych, którzy są y, im poruczeni. Y, oni mają być. Tym wzorem dla trzody Jezusa, Jezusa Chrystusa. I w pierwszym rozdziale apostoł Paweł y, pisze z radością i z dziękczynieniem o nich wspomina. I tutaj, w tym pierwszym y, rozdziale, na samym początku, y, on jest pełen nadziei co do tych, do których on pisze. Zwróćcie uwagę, jego nadzieja jest nadzieją przyszłości, łączącą się z powtórnym przyjściem Chrystusa. On mówi tak w wierszu szóstym pierwszego rozdziału: Mając tę, pe tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Dobrze jest mieć tą świadomość, przypominać sobie, że. że ten, który rozpoczął we mnie i w Tobie swoje dobre dzieło wiary. Bo, bo to jest łaska. Każdy, który doświadcza zbawienia, mamy tą świadomość, że Boża łaska zadziałała w naszym życiu. Że to nie jest tak, że myśmy się garnęli do Bożego Królestwa, ale że Bóg sam stanął gdzieś na drodze naszego życia, przemówił. I to słowo było tak mocne, tak wyraźne. Że zrozumiałem, że potrzebuje Jego łaski, Jego przebaczenia, Jego zbawienia, ale Ten, który rozpoczął to dzieło, tu jest taka wyraźna obietnica, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I może przeżywamy różne, a na pewno przeżywamy różne sytuacje w naszym chrześcijańskim życiu. Czasami czujemy się bardzo blisko Pana, a czasami czujemy się gdzieś tam bardzo daleko od Niego. To nie znaczy, że straciliśmy z Nim społeczność, ale nie, nie przeżywamy Jego bliskości. Ale tutaj mamy wyraźną obietnicę. On, który rozpoczął we mnie dobre dzieło, obiecał, że dokończy, dokończy je w moim życiu, aż do momentu, kiedy On przyjdzie. To nie znaczy, że ja mogę sobie żyć jak chcę, ale jeżeli w Twoim i w moim sercu jest to pragnienie bycia z Nim, Chodzenia z Nim, to On daje nam gwarancję, że On da nam siłę, da nam moc do tego, aby nas doprowadzić zwycięsko do końca. I apostoł Paweł ma tego rodzaju ufność co do nich. Skąd ta ufność? Skąd ta ufność płynie? I, i On ma taką nadzieję. Ma taką nadzieję, że, że Pan dokończy swoje dzieło w nich. Zwróćcie uwagę, że to nie jest tak po prostu, że to się tak stanie. Ta, ta pewność, ta świadomość tego, że Bóg dokończy swoje dzieło, wynika po pierwsze: Paweł zna wierność Boga. Wie, że Bóg jest wierny. Skoro Bóg coś rozpoczyna z nami. To pozostaje wierny swojemu działaniu wobec każdego z nas. Ta świadomość, że On dokończy dzieła, chcę opierać nie na sobie, nie na swoich możliwościach, ale na wierności mojego Boga. On jest wierny, On się o mnie będzie troszczył, On mnie zachowa. Po drugie, dlatego, że Paweł nosi ich w swoim sercu. Co to znaczy? On tutaj mówi bardzo wyraźnie w, o modlitwie za nimi. Zawsze w każdej modlitwie mojej za was, za was wszystkich z radością się modlę. A więc ma ich w swoim sercu i on to pokazuje, że ich ma w swoim sercu. On się zawsze, zawsze ich wspomina, nosi ich w modlitwie. Nie wiem, czy doświadczacie czegoś takiego. Myślę, że tak. Kiedy modlisz się o nabożeństwo. Modlisz się o swoje usługiwanie tutaj na środek. Mam nadzieję, że się modlisz, mówiąc: Panie, pobłogosław moje usługiwanie tutaj na środku. Chcę, żebyś mnie użył, żebyś mnie namaścił, żebyś napełnił moje serce chwałą i uwielbieniem dla Ciebie. Tak powinno to wyglądać, jeżeli chcemy posługiwać w kościele. Wszystko, co robimy, powinno być poświęcone. Wywalczone, przygotowane w modlitwie. Sądzę, że nasi nauczyciele szkółki, zanim przyjadą tutaj, będą usługiwać, modlą się na kolanach, może często wołają, Panie, użyj mnie na szkółce. Pobłogosław moje serce i wymieniasz po imieniu. Dziecko, które należy do Twojej grupy. Panie, proszę Cię, abyś dotykał i tego, i tego, i tego. Wymieniasz ich po imieniu. Tak powinno to wyglądać. Bo służba w kościele to nie jest przekazywanie informacji, mówienie tylko do intelektu, ale jest to przemawianie z ducha, to co odbierasz od Ducha Świętego do swojego serca. Powinieneś to odbierać, to odświeżenie w swoim duchu, tą świeżość i słowo, aby przekazać od tych najmniejszych do tych największych. Tak to powinno wyglądać. I kiedy Paweł się modlił o nich, i kiedy Ty się modlisz o zbór, o swoją grupę, o grupę uwielbienia, o, o swoje usługiwanie, to w tym momencie powinno się coś dziać. Oto Duch Boży powinien działać w Twoim sercu, dotykać Twojego wnętrza, zmieniać Ciebie, zmieniać mnie, nasze myślenie, nasze emocje, nasze mówić do nas w danej, konkretnej sytuacji, ale też kiedy modlisz się o poszczególnych ludzi, o to, co się ma wydarzyć, o zajęcia, o zgromadzenie, to Duch Święty jakby daje Ci takie wewnętrzne przekonanie: Ja będę błogosławił, ja będę dotykał, ja będę przemawiał. A czasami wręcz bywa tak, że Duch Święty mówi bardzo naprzód: Mówi, Ja zrobię w tym zgromadzeniu dzisiaj to i to. I chcę, żebyśmy byli na to wyczuleni. Słuchajcie, usługiwanie w kościele, to nie jest usługiwaniem tylko z naszego rozsądku i, i, i e, 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 rozumu, według naszych myśli, nasz rozum, nasz rozsądek. Jak najbardziej jest to zaangażowane, ale to musi być oświecony umysł, dotknięty przez Pana, dotknięte serce wnętrze nasze przez Pana, i wtedy możemy, jakby z ducha który naszego ducha, który odbiera od Boga błogosławieństwo, przekazać błogosławieństwo do ducha naszych dzieci, tym naszym braciom i siostrom. To jest niesamowicie ważne. Dlatego Paweł mówi: Dlatego, że się modlę o Was, dlatego, że jesteście w moim sercu drodzy dla mnie, Jesteście współuczestnikami łaski, i ja to odbieram, że Ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Pamiętam, jak modliłem się o jedno z nabożeństw. Nie tutaj. To było jakiś czas temu, miałem gościnnie, gościnnie że tak powiem, usługiwać zboże w bielsku jeszcze w wapienicy. I miałem pracę i byłem zapracowany różnymi takimi sprawami, też obowiązkami domowymi, i <laughs> modliłem się: Panie, pobłogosław mnie, a też pobłogosław Słowo. I jadąc na to zgromadzenie, po, po różnych pracach co, codziennego dnia, modliłem się i o to zgromadzenie, i Duch Święty mówi: Ja w tym zgromadzeniu dzisiaj będę zbawiał ludzi. I wtedy modliłem się: Panie, Daj jedną duszę. I tak wyraźnie odebrałem, Bóg mówi, dam dwie osoby, które się swoje życie w tym zgromadzeniu powierzą Bogu. I muszę wam powiedzieć, to jest coś fantastycznego, kiedy doświadczasz, jedziesz, modlisz się, doświadczasz coś od Ducha Świętego i później oglądasz, że to dzieje się w zgromadzeniu. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że Paweł mówi, do, pisze do zborów Filipi, ja wiem, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je kontynuował, bo mam was w moim sercu, ja się modlę o was. I on to wywalczył na kolanach, zanim pisał ten list. On to odbierał w swoim sercu. Kochani, Kościół jest niesamowitym duchowym organizmem. Czy pozwalamy Duchowi Świętemu, czy pozwalamy Chrystusowi działać w naszym życiu? Chciałbym, żebyśmy mieli w nas taki, taki głód i takie pragnienie. Boże, chcę widzieć Twoje działanie w moim życiu, w moim posługiwaniu. Tak śmialiśmy się z życzliwością odnośnie niedzielnego zgromadzenia, jak brat Wojciech tutaj wyszedł i rozpoczął. Mówimy, o, nowy Wojtek. Wybacz Wojtku, że tak mówię. Ale to było... Bardzo inspirujące to, jeśli byliście w niedzielę, to wiecie o czym mówię. Pierwszy raz go takim widzimy, poruszony w taki inny sposób, dotknięty, przekazujący, przekazujący pewną zachętę, i nagle zbór zaczyna się modlić. I, co? I, I bardzo dużo z nas wtedy zaczęło się modlić. To Boże dotknięcie, które. Które jest bardzo potrzebne, którego bardzo potrzebujemy i pragniemy. I wierzę, moi drodzy, że jest taka możliwość, żebyśmy się zbliżali i dotykali Bożej Obecności także tego wieczoru, oczywiście, kiedy otworzymy nasze, nasze serce. A więc Paweł modli się. Modlił się o to, aby obfitowali w doznanie i poznanie. Umieli rozróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Byli czyści i beznagany na Dzień Chrystusowy. Byli pełni owoców sprawiedliwości przez Jezusa, Chrystusa ku chwale i czci Boga. Bardzo często te cztery rzeczy powtarzają się w liście do Efezjan, do Kolosan, do Filipian. Czyści i nienaganni. Obfitowali w doznanie i poznanie. Umieli rozróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Inaczej mówiąc, Paweł modli się o nich: dojrzewajcie, dorastajcie, nie stójcie w miejscu. Tylko dojrzały, dorosły człowiek jest w stanie odróżnić to, co jest słuszne, od tego, co niesłuszne. Małe dziecko tego nie wie. Dopiero jak zaczyna wzrastać, nagle zaczyna rozpoznawać i uświadamiać sobie, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Dorosły wie. Pamiętacie, autor listu do Hebrajczyków mówi, według czasu powinniście już być nauczycielami, ale potrzebujecie, żeby was znowu uczyć początkowych na, bo nie umiecie rozróżnić, co Bogu się podoba, a co nie. Wiecie, czasami jestem zaskoczony, jak ludzie mówią, że on jest wierzący już tyle lat, a on, co na proste pytania, nie wie, w jaki sposób się zachować i postąpić. To znaczy, że nie wzrasta, nie dojrzewa, Zatrzymał się gdzieś w swoim duchowym rozwoju. Dojrzałość polega na tym, a mamy stawać się dojrzałymi, że wiemy, co jest, umiemy rozpoznać, gdzieś w naszym duchu odebrać, co Bogu się podoba, co nie. Czasami nie jest coś tak klarownie jasno przedstawione, ale wiesz, że są rzeczy, które Bogu się podobają, a które się nie podobają. Po prostu wiesz, bo masz tą zdolność. Apostoł Paweł y, mówi tak, moje uwięzienie sprawiło, że Ewangelia jeszcze bardziej mogła się rozkrzewić. Y, w całym Pałacu Cesarskim mówili, mówiliśmy o tym. Y, wielu, jak powiedziałem, to, był, to były czasy, kiedy cezarem rzymskim był Neron. Bardzo zły, okrutny człowiek. Jak histori historia mówi, na początku swojej władzy, swojego panowania, on rządził w latach 54 do 68 po Chrystusie. Paweł był uwięziony w latach 60-62. To za jego życia później, w 67 roku Paweł został ścięty po raz drugi, kiedy został uwięziony. Ten człowiek był na początku wrażliwy na pewne rzeczy. Chciał jakby zadbać o ludzi, którymi władał. A później nagle wszystko się zmieniło. I to jest tak, jeżeli ludzie gdzieś tam gubią po drodze i wchodzą w niedobre rzeczy, to później coś takiego, coś takiego się dzieje. W każdym razie uwięzienie Pawła nie zatrzymało, ale rozkrzywiło Ewangelię. W całym zamku, w całym pretorium, w domu cesarskim w tym Ewangelia była. Roz, roz, rozprzestrzeniała się. Ja sądzę, że niektórzy właśnie z rodziny samego Cezara nawracali się, czy bliscy nawracali się do, do Chrystusa. Inni wierzący, widząc odwagę Pawła, także nabrali odwagi. I tutaj widzimy także, że Paweł robił wszystko i, i temu był oddany, aby Chrystus był uwielbiony. Czy z, przez Jego życie, czy przez Jego śmierć. I to powinno być taką naszą, yy, naszym celem, aby Chrystus był uwielbiony czy przez moje życie codzienne, czy kiedy będę, kiedy umrę, aby On był uwielbiony w każdej sytuacji. Apostoł Paweł w tym liście nie zwalcza żadnej herezji, żadnych fałszywych nauczycieli. Jednak zwraca uwagę na jedność. Nie dlatego, że jest problem w tym zboże z jednością. Po prostu Apostoł Paweł zachęca ich do trwania w jedności. Jak powiedziałem, nie w wyniku, że nagle gdzieś tam pomiędzy nimi zaczynają się tak jak w Koryncie, grupy i tak dalej. Jedni mówią, że są, należą do tego nauczyciela, inni do innego. W 27 wierszu apostoł Paweł mówi tak: Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc za wiarę Ewangelii. Po prostu ich zachęca. Nie dlatego mówię, że jest, zachęca ich do, do jedności. Wie jak ważną. Sprawą jest jedność w Boże Pańskim, w kościele. Mówi, aby, aby jednomyślnie walczyli za wiarę Ewangelii stali w jednym duchu. W drugim rozdziale, w wierszu drugim i trzecim, mówi tak: Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I w czwartym rozdziale wierszu drugim i trzecim jest takie upomnienie do dwóch sióstr w zborze. Upomina upomnienie dla Ewody i Syntychy, aby zachowały jednomyślność. Ale on także pięknie się o tych siostrach wyraża, bo nazywa je swoimi współpracownikami. Proszę... Także ciebie, wiersz trzeci czwartego rozdziału, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły, wespół z Klemensem i z innymi <śmów> współpracownikami moimi, <śmów> których imiona są w księdze Żywota. A więc jest to zwrócenie przepraszam <śmów> <śmów> <uków> zachęta do zachowania jedności. Moglibyśmy zadać sobie pytanie. Kim jest dla Bożego Dziecka, Sługi Bożego Chrystus? Bo Paweł właśnie tu o tym pisze: kim jest dla Niego Jezus Chrystus? Po pierwsze, Chrystus jest centrum naszego zwiastowania i uwielbienia. Paweł głosi Chrystusa bardzo jednoznacznie. Chcę Go uwielbić w swoim życiu. W swojej służbie i przez swoją śmierć. Drodzy, to jest ważne, żebyśmy mieli to na uwadze, jaki jest cel dla naszego chrześcijańskiego życia. Chcesz czy chcesz uwielbić Chrystusa we wszystkim co robisz, chcesz, żeby czy myślisz albo inaczej, czy myślimy tak. Na co dzień mówię, w tym co robię, gdzie pracuję, gdzie się uczę, w moim domu, czy myślę o tym, aby uwielbiony był Chrystus? Czy to jest moim celem? Nie tak dawno rozmyślałem i tak sobie myślę nieraz samo sobie. Mówię, tak naprawdę, jeśli moje życie nie uwielbia Chrystusa, nie ma żadnego sensu. Nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę rozmijam się z celem, dla którego Bóg mnie stworzył, powołał i zbawił. Prawda? Jeśli twoje i moje życie, celem twojego i mojego życia nie jest uwielbienie Chrystusa, rozmijamy się z celem. Inaczej mówiąc, grzeszymy. Schodzimy z Bożej drogi. Celem moim nie jest to, żeby mi się dobrze powodziło, żebym miał, że tak powiem, wygodne, dobre życie. To nie jest cel, dla którego tu jestem. Dla którego Bóg mnie zbawił. Żebym posiadał to czy tamto, to nie jest cel. Paweł mówi: Dla mnie życiem jest Chrystus. Ja zmierzam i chcę osiągnąć i być z Nim na zawsze, i być z Nim tutaj i służyć Jemu. To jest mój cel. Bo chrześcijanin to jest ktoś, kto jest zapatrzony w Chrystusa, tak? Bo chrześcijanin to dosłownie oznacza zwolennik drogi. Pańskiej naśladowca Jezusa Chrystusa. A więc, jeżeli nie mam tego na uwadze, to nie jest jakby przed moimi oczami, zgubisz cel. I będziemy jak ten świat. Będziemy biegać za tym i za tamtym, żeby mieć jeszcze to i zdobyć tamto. No, ale choćbym cały świat pozyskał. A na duszy swojej szkodę poniósł. Nic mi to nie pomoże. A więc. Ja nie mam nic przeciwko temu, że chrześcijanin jeden ma więcej, ma bardzo dużo. Okej, okay. ale czy to, co masz, czy chcesz, żeby przez to był uwielbiony Chrystus? I nie żyjesz właśnie dla tych rzeczy, ale żyjesz dla Chrystusa, a on cię błogosławi w tym względzie. Okej. Okay. a też Bóg daje nam także w tych rzeczach materialnych. Nie po to, żebyśmy to mieli tylko dla siebie, ale żebyśmy z tego udzielali i dla innych, i dla Bożego Królestwa. No, bo życiem dla mnie jest Chrystus. To, co mnie w życiu napędza jako chrześcijanina, tak powiem, to, co nas napędza, to jest Chrystus we mnie, Chrystus w nas. Dlatego Paweł mówi, Centrum Jego zwiastowania i uwielbienia jest osoba Jezusa, Chrystusa. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, Wierz 12, pierwszego rozdziału. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym pretorium i wszystkim innym. To jest cel. Dalej tym celem jest on mówi: Życiem dla mnie jest Chrystus. Inaczej mówiąc, tak, no, gdyby Chrystus nie był we mnie czy w Tobie, gdyby go, jeśli Go nie ma w nas, to nie mamy życia, Bożego życia. Ciągle jesteśmy duchowo martwi. Bez Chrystusa w nas, bez wiary osobistej Chrystusa, nie ma we mnie Bożego życia. On dlatego mówi: Ja zwiastuję, uwielbiam Chrystusa i ja wyznaję, że Chrystus jest całkowicie życiem moim. Bez Niego tego nie ma. Taki pogląd, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem taki pogląd na życie sprawia, przemienia niedolę w melodię. Więzienia na pałace. A rzymskich żołnierzy na duszę do zdobycia dla Chrystusa. Zobaczcie, wszystko wygląda inaczej. Gdyby Paweł nie miał Chrystusa, mógłby narzekać, martwić się, zamartwiać, płakać, bo jest przecież w więzieniu, nie wiadomo co go czeka, co go spotkało i tak dalej. Jest przykuty do rzymskich żołnierzy, ale kiedy patrzy na to, że. W tej całej sytuacji życiem dla mnie jest Chrystus. To nagle on w tym liście z dziesięć razy mówi: radujcie się. Powtarzam, radujcie się. To nic nie szkodzi, że jestem w tym miejscu. Moje serce wypełnia radość z faktu tego, że we mnie moim życiem jest Chrystus. A więc niedola więzienia zamieniona jest. W pieśń, chwałę, w uwielbienie. Więzienie staje się dla niego miejscem, jak pałac, w którym on może być i prezentować Chrystusa. Rozkrzewiać Ewangelię. A ci rzymscy żołnierze stają się świetnym polem ewangelizacji, których może zdobyć dla Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak to wszystko się zmienia. Chrystus w nas, nadzieja chwały. On, który jest naszym życiem, pozwala mi przechodzić przez najtrudniejsze momenty, nie jako pokonany, zniewolony i tak dalej, ale jako ten, który jest pełen Bożego życia i może być źródłem błogosławieństwa dla tych, którzy go wierzą. Wiemy, że Chrystus może tylko w jeden sposób zamieszkać w naszym życiu: przez wiarę, przez zaufanie. Kto wierzy w syna, ma żywot. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Jezus mówi: Ja jestem droga, prawda i żywot. List do Rzymian, apostoł Paweł, napisał tak: Jeśli jednak Chrystus jest w Was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch, tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w Was. Wtedy ten, który wzbudził Jezusa Chrystusa, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc Paweł tutaj mówi, kim jest dla niego Chrystus. Centrum zwiastowania uwielbienia jest esencją życia. A śmierć. Zobaczcie, jak Paweł patrzy na śmierć. Zmienia zupełnie znaczenie. Śmierć jest dla mnie czym? Zyskiem. Pisze w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale na końcu, że to jest ostatni wróg, który będzie pokonany. Ale mówi: Dla chrześcijanina, dla Bożego Dziecka, którego życiem stał się Chrystus, śmierć nie jest porażką, ale jest zyskiem. Amen? Mówi tak w liście do Filipian, w tym, tym liście do Filipian 3, 20, 21. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Co za nadzieja! Kochani, Bóg chce, żebyśmy w tym takim naszym codziennym zabieganiu mieli tą świadomość. Nie bój się. Wyrwałem cię ze śmierci. Jestem Twoim życiem. Dałem Ci życie wieczne. I choćby ktoś umarł, tak mówi Jezus, żyć będzie. Paweł mówi, idzie, idzie krok dalej. Śmierć jest dla mnie zyskiem, bo być z nim jest daleko lepiej. Ja chciałbym może tu jeszcze pobyć, aby służyć, ale daleko lepiej jest być z Nim. Czyli przejść przez tą fizyczną śmierć, aby połączyć się już na zawsze z Panem w duchu i duszy, a później przy zmartwychwstaniu, także w naszym, w naszym ciele, uwielbionym nowym ciele. On przemieni nasze znikome. Ciało w postać podobną do uwielbionego swojego ciała. W liście do Koryntian, 15 rozdziale, on tak pięknie mówi to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone. Chwalebne, nowe ciało. A więc, kiedy mam życie Chrystusa w sobie, nie muszę się lękać, bać. I teraz kończąc ten pierwszy rozdział tego listu do Filipian, teraz mówi tak, kiedy żyjemy, niech życie wasze będzie godne Ewangelii. I tutaj zwraca uwagę na tą kwestię, tą godność, godne Ewangelii. Popatrzcie, wymienia to w kontekście, abyście stali w jednym duchu, jednomyślnie walcząc za wiarę. Ta godność odniesiona jest do trwania w tej jedności, wspólnocie razem. Po drugie mówi kończąc ten pierwszy rozdział: Nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Pamiętajmy, że dane jest nam dla Chrystusa, tak jak dane jest nam żyć, dane też jest nam dla niego cierpieć. I myślę tak. Żaden Człowiek odrodzony z ducha, zrodzony z ducha, żaden chrześcijanin, jeśli jest w nim objawia się w Nim życie Chrystusa, to też będzie objawiało się cierpienie dla Chrystusa. Nie da się, nie da się po prostu tego, tego rozdzielić, dlatego że żyjemy w świecie, który jest nieprzyjaznym wobec Ewangelii, który jest nieprzyjazny wobec osoby Chrystusa. I nie musi to oznaczać wcale fizycznego cierpienia. Ale to może oznaczać duchowe, psychiczne cierpienie, drwina, lekceważenie, itd, i tak, dalej, i tak dalej. Ale Paweł mówi: nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom, bo jeżeli <laughs> dla nich to, co robią, jest to zapowiedź zguby, bo kiedyś za to przed Bogiem odpowiedzą, że występowali przeciwko imieniu Jezus i występowali przeciwko tym, którzy miłowali Jezusa. A dla nas jest to zapowiedź zbawienia od Boga. Jeżeli jesteśmy z, ze względu na Chrystusa prześladowani, czy cierpimy. I na końcu mówi: Staczając ten sam bój, w którym nie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go stacza. Jaki to jest bój? A więc ta gotowość, gotowość cierpienia dla Chrystusa, trwania w modlitwach za Kościół. To była walka, którą on toczył dzień, dzień po dniu. Drodzy, chcemy powstać, chcemy się modlić, chciałbym, żebyśmy sobie zadali pytanie albo też powiedzieli: Panie, rozpal moje serce, <kuh> aby Chrystus znowu, jeśli trzeba, był na tym pierwszym miejscu, aby moje serce. Pałało miłością do niego, moje życie, abym szukał tego, aby go uwielbić, abym czerpał z Chrystusa to życie, które płynie z niego, i był pełen radości, pełen pokoju, pełen gotowości do cierpienia dla jego imienia. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś obecny tutaj na tym miejscu. Panie, dziękuję Ci za przykład apostoła Pawła, za Jego oddanie i poświęcenie. I też modlimy się i prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś ożywiał Słowo Boże w naszych sercach, w moim sercu. Panie, abyśmy z taką całą świadomością, albo z coraz większą świadomością doświadczali prawdy, że życiem dla nas jesteś Ty, jest Chrystus. Panie. Chcemy, żeby objawiało się z martwych stałe, pełne mocy życie Chrystusa w każdym z nas. Panie, aby znikał wszelki strach i lęk z naszych serc, aby pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełniał nasze serca i nasze myśli. Aby Panie, idąc do pracy, będąc w domach, idąc do kościoła, abyśmy nie bali się i nie lękali, ale byli pełni pokoju, pełni radości. Po Chrystus, z martwych żywy. Jest w nas. Halleluja.